Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale, a moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. Witam Cię, Janku, witam Państwa. I dziś, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o alkoholizmie wśród polskich polityków. Piotr Tymochowicz lata temu zasłynął z diagnozą, że w polskiej polityce 95% polityków to alkoholicy. Ja myślę, to zaraz poproszę o komentarz, że pewnie chodziło o 95% tych takich najbardziej decyzyjnych polityków, bo tam się leje naprawdę mocny strumień alkoholu na styku polityków, służb, dziennikarzy. Przypomnijmy, że jawny problem alkoholowy, o którym wszyscy wiedzieli, miał Aleksander Kwaśniewski, któremu zdarzało się próbować wsiadać do samochodu od strony bagażnika, zawijać się w polską flagę, tudzież śpiać na grobach polskich żołnierzy podczas zagranicznej wizyty. Nie zaszkodziło to specjalnie jego popularności, ponieważ w Polsce nadużywanie alkoholu, tudzież romanse z kobietami nie są specjalnie czymś, co przeraża elektorat. Oprócz tego problem taki miał też Lech Kaczyński, który co prawda lepiej się pilnował niż Aleksander Kwaśniewski, bo nie ganiał, nie był, że tak powiem, fotografowany pod wpływem. Natomiast były takie sytuacje, które nagłaśniał bardzo mocno Janusz Palikot wprost, twierdząc, że Lech Kaczyński nadużywa alkoholu i domagając się badań prezydenta zdrowotnych. W Polsce nie ma takiego zwyczaju jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent raz na rok przechodzi badania kompleksowe i jego badania są podawane z grubsza do publicznej wiadomości, jak wyglądają wskaźniki prezydenta, żeby opinia publiczna mogła zobaczyć, że on w stanie jest wykonywać obowiązki. W zasadzie można powiedzieć, że mieliśmy takie głośne wpadki. Była wpadka pani posłanki Kruk, która bełkotała do dziennikarzy, co to ona tam nie może. Była wpadka Bartłomieja Sienkiewicza, który był ewidentnie niedysponowany na sali sejmowej parę miesięcy, paręnaście miesięcy temu. Więc jest to problem, który dotyczy polityków wszystkich opcji. Mieliśmy Bogdana Pęka sfotografowanego, jak leżał na podłodze w hotelu sejmowym. Więc to też już kolejny etap. Piotrze, z czego to wynika w ogóle? Czym jest alkoholizm Tak. dla polskich polityków? O co w tym chodzi? Dla mnie jest pewnym symbolem, dlatego że ja się oczywiście nie czuję kompetentny, żeby mówić o samym alkoholizmie jako takim, ponieważ de facto nigdy w życiu ani alkoholikiem nie byłem. Chociaż niektórzy twierdzą, że czasem jak mam zmęczoną facjatę, to wyglądam na kogoś, kto regularnie pije. Więc ja byłem pijany tak rzeczywiście, że nie mogłem stać na własnych siłach może dwa razy w życiu generalnie. Ja w ogóle nie lubię alkoholu, nie piję, nie dlatego, że muszę nie pić, ale dlatego, że nie lubię po prostu. Natomiast no, jak jestem zmęczony, to może wyglądam na pijaka. Nie jestem specjalistą oczywiście od alkoholizmu, ale czuję się uprawniony do tego, żeby się wypowiedzieć, dlatego że dla mnie to jest alkoholizm polityków, bo to nie chodzi o to, że 95% pije. Nie. 95% polskich polityków to są notorycznie alkoholicy. Ale oczywiście masz rację, Janku, masz rację, zawężając tę grupę, bo tak też miałem na myśli, no nie wszystkich polityków, bo w samorządach też mamy polityków przecież, prawda? Także to nie jest tak, że 95% populacji Polaków to są alkoholicy. No na szczęście nie. Ale jeśli mówimy o tej grupie niewielkiej, aktywnych, najbardziej aktywnych polityków, no to jest 95%. To na palcach jednej ręki można powiedzieć, kto alkoholikiem nie jest. I dla mnie alkoholizm, nazwijmy go umownie politycznym alkoholizmem, żeby Jerzy Medibruda nie wszedł na moje miejsce i nie, żebym nie czuł konkurencji Jerzego Malibrudy, zresztą fantastycznego, cudownego człowieka i fachowca od uzależnień alkoholowych. No to żeby z nim jemu nie robić konkurencji. Powiem, że dla mnie alkoholizm polityczny, oczywiście bazą alkoholizmu politycznego jest alkohol w postaci czystej, no, lub mieszanej, ale alkohol oczywiście. Natomiast alkoholizm polityczny jest zjawiskiem o wiele, wiele szerszym i poważniejszym.
Dlatego, że jak nie było demokracji kiedyś, znaczy no, teraz znowu nie ma demokracji, ale w czasach PRL-u, to jeszcze można było mówić, że okej, okay, że demokracja jest fikcją, że wiadomo, że naczelnik państwa czy pierwszy sekretarz i tak będzie pierwszym sekretarzem, niezależnie od tego, co zrobi. Więc tam taka swojskość słowiańska, swojskość krajów postsowieckich, no, była jakoś wpisana w całokształt krajobrazu politycznego. Natomiast w tej chwili, jeżeli mówimy poważnie o polityce i politykach, czy chcielibyśmy, żeby to byli poważni ludzie, bo losy kraju nie są grą kacyków partyjnych z postsowieckich, przynajmniej nie powinny być grą, tylko to są losy obywateli, to są losy państw. Więc no, tutaj urąbany prezydent czy urąbany polityk, który jest politykiem z pierwszego rzędu, to w sensie alkoholizmu politycznego to oznacza kompletną nieumiejętność, nieradzenie sobie ze stresem, ale również i z euforią, bo oni są alkoholikami najpierw dlatego, że uderza im do łbów. Też, no, ja to widziałem z bliska. Z bliska nie masz pojęcia, jeśli tego nie widziałeś na własne oczy, jak zmienia się psychika człowieka w momencie, kiedy była kampania wyborcza i nagle pod koniec kampanii wyborczej, kiedy są już ogłoszone wyniki, okazuje się, że ten i ów no, trafił do parlamentu. Im odbija po prostu absolutnej większości, bo oni z osób wybranych przez elektorat stają się w ciągu 24 godzin wybrańcami narodu, wybrańcami, półbogami. Oni sobie wyobrażają, że już mogą wszystko, że już inni po prostu w roli chłopów małopańszczyźnianych do stóp im powinni padać, że oni po prostu zasłużyli wszyscy na te zaszczyty bycia politykiem sejmowym. No, no tymczasem prawda jest okrutna, bo prawda powinna być dokładnie przeciwna. To nie my, drodzy obywatele, powinniśmy czyścić buty i walić łbem o posadzkę wobec polityków. Tylko to politycy nam czyścić buty, podeszwy powinni. I to powinni być nasi służący, nie tylko ludzie, którzy służą nam, ale służący dla elektoratu. Po to ich elektorat powinien wybierać, żeby byli sługami, uprzejmymi sługami swojego elektoratu, przynajmniej jeśli nie wszystkich, bo prezydent akurat powinien być reprezentantem wszystkich Polaków, zarówno nawiasem mówiąc tych w Polsce, jak i za granicą. A tak się nie dzieje, bo uderza im do łbów. Dlaczego? No dlatego, że wybieramy debili najczęściej, wybieramy tłuków najczęściej, wybieramy ludzi, którzy niczego w życiu nie osiągnęli, bo co to znaczy być politykiem? To znaczy być niedojdą, to znaczy nie móc prowadzić nawet kiosku ruchu, kiedyś się mówiło, były takie kioski ruchu. Bardzo dobrze Piłsudski kiedyś podsumował, że polityk polski nie nadaje się do tego, żeby nawet kury szczać, prowadzać po prostu. Nawet tego by nie potrafili, bo by nie wiedzieli, czy kura szcza, czy nie szcza. Nic nie No, wiedzą ale znaczy generalnie. on Żydzi rzeczywiście nie mają mówił, on rzeczywiście pojęcia. mówił, on rzeczywiście mówił to, co ty mówisz, że tylko, że to się trochę też odnosiło do jego zaplecza politycznego, że do polityki idą ludzie, którzy się do niczego innego nie nadają, którzy liczą po prostu na gratyfikację. Przed wojną ta polska gospodarka była jeszcze bardziej prymitywna, była tak naprawdę oparta o rolnictwo, o wielkie majątki ziemskie. Było naprawdę trudno znaleźć Tak. miejsce. Mieliśmy 0,75% ludzi z wyższym wykształceniem. Naprawdę było bardzo biednie, trudno było znaleźć miejsce do pracy. I te miejsca do pracy dawało państwo. I to tutaj naprawdę szło, dobre pieniądze dawało to No, do. to nie tylko jest kwestia tych ludzi, którym uderza do głowy, ale to jest kwestia ich rodzin. Bardzo często kandydaci na polityków, których prowadziłem w jakiś sposób, a stawali się potem politykami, ja mówię też o podrzędnych politykach, nie myślę w tej chwili o Leperze, bo Leper akurat nie pił tak na marginesie, chciałem powiedzieć, jego nigdy nie widziałem pijanego czy pod wpływem alkoholu. Jego problemem raczej było to, że jego ludzie pili notorycznie. Natomiast jeśli mówimy o podrzędnych posłach, to ja pamiętam liczne rozmowy
gdzie posłowie przychodzili do mnie, czyli ci kandydaci na posłów jeszcze raczej, i mówili: słuchaj, jak ja mam z rodziną rozmawiać? Słuchaj, ja sobie nie daję rady, bo już kolejki się do mnie ustawiają. Słuchaj, daj mi robotę, załatw mi pracę, załatw mi spółkę Skarbu Państwa, załatw mi posadę, bo brat przecież nigdzie nie zostanie przyjęty do pracy. Załatw mi na to wszystko. Tych ludzi też trzeba zrozumieć, że oni się spotykali z gigantyczną, to jest bardzo podobny mechanizm, jak Józek powie na wsi: idę na księdza. No to wiesz, no to już po prostu prezenty za tydzień, sąsiedzi przynoszą dary dla Józka, no i teraz Józek już się nie może wycofać. A jak zostanie tym księdzem, czyli słowo ksiądz, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, pochodzi od słowa książę. Dlatego tak księża się oburzają, nawet na ateistów. No jakim prawem tutaj pan taki niewychowany, jakim prawem pan kultury elementarnej nie zachowuje i nie mówi pan do mnie per pan, a nie per ksiądz? No takim prawem, że no ja zawsze odpowiadam wtedy: no przepraszam, nie wiedziałem, że pan jesteś kobietą, no mogę mówić pani, nie ma problemu. To proszę mnie informować o zmianie płci, wtedy nie będzie problemu. No, zobacz, jakim dołba uderzyło. Te chłopki ze wsi, te niedojdy, które poszły na księdza, zostały księżmi, bo z reguły to są analfabeci, którzy w Polsce zostawali księżmi. Szczególnie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II największe prymitywy, największe tłuki zgłaszały się do seminariów. To jest podobny mechanizm, no, gdzie oni by nie zarobili na roli, nie potrafiliby zboża zebrać. Nie wiedzieliby, czy kura sra dziobem, czy tyłkiem. No, nie poradziliby sobie z niczym. No, wiadomo, że tylko pozostaje ksiądz, czyli zawód największych nierobów na świecie. No, co widać po stopniu spasania się tych arcybiskupów i biskupów. Spójrzcie na ich, że tak powiem, o dolną część tułowia, nie za mocno oczywiście, tylko do pewnej wysokości. I zobaczycie, że oni już własnych fiutów oglądać nie mogą, nie są w stanie, nie zobaczą nigdy po prostu. Muszą lustra sobie przystawiać, żeby tam coś obejrzeć. No, to jest tragedia po prostu. I podobny mechanizm, bardzo podobny, działa wśród tych polityków. Tu presja rodziny. Józek idzie na polityka. Józek na Sejm idzie, na polityka sejmowego. No przecież na tych wsiach, w tych małych miasteczkach uderza wszystkim, całej rodzinie. Tak jak się kiedyś mówiło, że no, jak ksiądz w rodzinie, to bieda nie ubodzie, czy jakoś tam inaczej się mówiło, już nie pamiętam. No, to dokładnie to samo funkcjonuje w polityce. A mam polityka w rodzinie, o to bieda mnie nie dotknie, to mi będzie dobrze. I to jest ciągle ten sam mechanizm. Mam elektorat. Janku, elektorat ma w dupie, czy oni piją, czy oni nie piją, czy oni kradną, czy nie kradną, czy jakieś są afery, czy nie ma tych afer. Ważne, że ochłap mają rzucić. Ze stołu pańskiego mają rzucić ochłap. Dla elektoratu liczy się tylko jedno. Tamci nie dawali, a ci dają. Proszę bardzo. 500 jest, 500 jest. Tak, ale A tam było zero. elektorat teraz dostrzega, Taki że mechanizm jest prosty. Natomiast inflacja. problem jest poważniejszy. Problem jest poważniejszy, dlatego że no, co to znaczy być politykiem wiodącym? Co to znaczy być człowiekiem u szczytu władzy? To znaczy reprezentować polską rację stanu. To znaczy odpowiadać za losy obywateli. Ja nie wiem, czy ludzie sobie na przykład, Janku, zdają sprawę z absolutnej patologii, która funkcjonuje współcześnie w polityce. Zobacz, Janku, że to jest tak, że to, czy jakiś kraj, czy obywatele danego kraju będą mieli dobre relacje gospodarcze, na przykład z Niemcami, czy z Holendrami, czy z Hiszpanami, to nie zależy od samych obywateli, od ich kreatywności, twórczości, od potencjału gospodarczego. Nie. To zależy od tego, czy jakiś pierdolony kacyk partyjny się zaprzyjaźni z jakimś minister z ministrem, prezydent z prezydentem. No, Donald Tusk miał relacje świetne z Angelą Merkel, to mogło nam otworzyć drzwi, ale to samo w sobie, zamiast się z tego cieszyć, powinniśmy się tym smucić, że losy gospodarcze współpracy między Polską a Niemcami zależą od tego, czy jakiś Tusk, przy całym szacunku dla Tusków, tak wszystkich, całej rodziny, czy pani Merkel, przy całym szacunku dla wszystkich Merkelów w Niemczech, czy oni się akurat zaprzyjaźnią, czy przypadną sobie do gustu, czy nie. To w ogóle nie powinno zależeć od tego. To obywatele powinni decydować, czy potencjał
potencjał gospodarczy uwspólnić i w jakim zakresie, a nie jak, jakiś kacyk partyjny, nie jakiś prezydent. To jest w ogóle patologia na patologii. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz, bo możemy sobie tutaj w tym programie po raz pierwszy, może nawet w Polsce, jakby ujawnić, uświadomić, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ci alkoholicy, którzy nie radzą sobie, jak już powiedziałem, ani z euforią, ani ze stresem codziennym, który mają, no dlaczego tym bardziej popadają w alkoholizm i tym bardziej stają się półbogami, wybrańcami narodu. Nawiasem mówiąc, to się zaczyna już w kampanii wyborczej, bo spójrzmy na billboardy. Zobaczcie, billboardy są robione tak, jakby to była góra, jakby to były slajdy z Olimpu greckiego. No wiadomo, że bogowie Olimpu trzeba było zadzierać głowę do góry, żeby zobaczyć, spojrzeć na szczyt góry Olimpu. Wiadomo, że Zeus, Apollo, Atena no, patrzyli na nas z góry, że trzeba było wysoko głowę podnosić, żeby ich zobaczyć gdzieś tam za chmurami, czy wyczuć. No i podobnie trzeba zadzierać głowę, teraz jak stoimy przed billboardem, to taki obywatel czuje się taki malutki, malutki, nic nie może, a tutaj wielki polityk, prawda, idzie na Sejm, idzie na księdza, idzie na polityka. No to jest tak, to polityk to jest taki ksiądz w polityce w Polsce. No i dobrze, i oni jak półbogowie na nas spoglądają z tych billboardów. Tylko że problem polega na tym, że mamy w Polsce pewną specyfikę, tylko znaną w Polsce, której w ogóle nie ma w innych krajach. Nawet Czesi są trzeźwi jakby w tym spojrzeniu na polityków. Słowacy, już nie mówiąc o Kazachstanie na przykład, czy Tbilisi. Mianowicie, zauważcie Państwo, że w Ameryce jest bardzo blisko, są dwie sfery życia. Show business staje się bardzo blisko czymś pokrewnym w stosunku do polityki, ale tylko i wyłącznie w kampaniach wyborczych. Kampanie wyborcze rzeczywiście mają parę punktów stycznych zawsze z show biznesem i czasem tak się zdarza, że z show biznesu Arnold Schwarzenegger na przykład przechodzi w świat polityki, chociaż on akurat nigdy prezydentem Stanów by nie mógł zostać z racji na niemieckie czy austriackie pochodzenie. Mógł co najwyżej zostać gubernatorem Florydy, ale w momencie, kiedy już jest po kampanii, to te dwa światy się rozjeżdżają. Natomiast w Polsce popierdoliło się wszystko i show biznes stał się tożsamy z politykami. Czyli jest proste pytanie, jak najłatwiej trafić do świata celebrytów, jak najłatwiej trafić do show biznesu? Zostań politykiem. Zostań politykiem, trafisz do show biznesu. Będziesz w show biznesie. Dlaczego? Dlatego, że z automatu każdy polityk polski jest traktowany przez dziennikarzy, którzy się zachowują jak właśnie ci chłopi czapkujący, małorolni w stosunku do polityków, no po prostu notorycznie zapraszają polityków do wszystkich możliwych programów. Politycy codziennie występują masowo w programach telewizyjnych. Na świecie jest inaczej. Żaden polityk z automatu nie staje się celebrytą medialnym. Nie ma czegoś takiego. Celebrytami medialnymi są gwiazdy. Gwiazdy show biznesu. W Polsce byle kretyn, byle debil, który no, złapał się odpowiednio tych decyzyjnych, staje się celebrytą. Jeszcze jeden mit chciałbym obalić. Ludziom się wydaje, że to jest tak jak Bóg dał wolną wolę, tak Jarosław daje wolną wolę swoim posłom. No, no naprawdę ta analogia, uwierzcie mi, to nie jest Jarosław nawet karykaturą, kurwa, Boga nie jest, choćby go obrócić o dowolny kąt i spojrzeć na niego, kurwa, z dołu, z góry, z boku, z żadnej strony boski nie jest, zapewniam was. I nie jest władny postępować w sposób boski, aczkolwiek jest władny dysponować wolną wolą posłów. I ludziom się wydaje, że posłowie to tacy myślący, niezależni, twórczy ludzie, którzy no, mają wpływ na rzeczywistość. Gówno prawda, szaleni wyborcy.
To jest po prostu jeden z rodzajów prawdy, jak wiecie. Są trzy, a to akurat jest czysta, znaczy brudna raczej, gówno prawda. Brudna, gówno prawda. Polityk jest tylko trybikiem, jest tylko pionkiem w maszynerii całej machiny partyjnej. Polityk ma być marionetką na baczność wobec liderów partii, jest maszynką do głosowania. Oczywiście posłowie to mówią ładniej, rodem z Don Quixota, czy z trzech, czterech muszkieterów, mówią, no to szable mamy, kurwa, jakie szable? To są zwykłe chuje, które po prostu służą tylko do głosowania, a nie jakieś szable. No spójrzmy trzeźwo i nazywajmy tych ludzi tak, jak na to zasłużyli po prostu. To są pionki, to są marionetki, które mogą tylko robić jedno, głosować tak, jak szef im każe. A niech spróbują zagłosować inaczej, no to oczywiście zostaną wypieprzeni z partii. No i teraz to też jest zabawna historia, że niektórym się wydaje, że jak zostaną wypieprzeni, to nie szkodzi, jakieś koło założą własne. No i potem są zdziwieni na przykład, że po pierwsze do tego koła nie ma chętnych, a po drugie, że żaden, że pies z kulawą nogą, czyli żaden dziennikarz w ogóle takim kołem nie jest zainteresowany, bo to też jest ciekawe, ciekawa sprawa, że jak patrzymy na nierobów księży, no to tam się nie można doszukać żadnej pracy. To jest jasne, że oni całe życie nic nie robią, nie pracują. Ale jeżeli spojrzymy na nierobów posłów, no to jest pytanie, gdzie ten poseł pracuje tak naprawdę? Jaką on pracę wykonuje? Też chciałbym pewien mit obalić, bo ludziom się wydaje, że ta praca polega na tym, że oni zapierdalają po kraju tymi limuzynami, prezentują się jakoś w garniturach, no i od czasu do czasu wchodzą do sali sejmowej i podnoszą swoje łapy, tam naciskają jakieś guziki, że to jest cała praca posła. Otóż nie, nie na sali sejmowej się odbywa prawdziwa praca posłów, do której byliby zobligowani, zobowiązani. A gdzie się odbywa? Tak naprawdę odbywa się w ciszy medialnej, gdzie właściwie żadni dziennikarze nie trafiają najczęściej. Odbywa się w komisjach sejmowych lub w podkomisjach sejmowych, ale to nie jest ciekawe, to nie jest atrakcyjne dla mediów, żeby to pokazać. Więc tego się na ogół nie pokazuje, a zresztą jest wielu posłów, którzy odhaczają tylko tak jak Czarnecki Ryszard, zapieprzał do Unii tylko, żeby obecność zahaczyć i wracał tego samego dnia samolotem z powrotem. No, chodziło oczywiście o pieniądze. I w Polsce to tak jak nie można oddzielić show biznesu od polityki, tak nie można oddzielić biznesu, złodziejskiego biznesu od polityki. Dlatego właściwie byłoby mówić polit-biznes. To nie jest polityka, co uprawiają polscy politycy. To jest marny, żałosny polit-biznes po to, żeby się dorobić. Po to i ludzie idą do polityki, żeby wreszcie się dorobić, bo całe życie nie byli w stanie. I to jest tragedia. To jest tragedia narodowa, tragedia osobista. Co by wprowadził Tymochowicz, jeśli na mnie zagłosujecie w najbliższej przyszłości? No kurwa, po prostu wprowadziłby po pierwsze badania psychiatryczne, dla obowiązkowe, dla ktoś nie chce, proszę bardzo, może wypierdalać i może sprzedawać warzywa na targu. Nie ma obowiązku, żeby być politykiem, ale jeżeli ktoś chce być politykiem, to proszę bardzo, karty na stół. Wtedy idziemy do lekarza, niezależni lekarze badają i potem dają świadectwo opinii publicznej. Nie ma tajemnicy lekarskiej. Obywatele mają prawo wiedzieć, czy mój kandydat jest psychopatą, czy jest mitomanem, czy ma osobowość historyczną, czy jakąś tam inną. Nieważne. Natomiast to nie jest jedyna rzecz. Druga sprawa, wszystkie sprawy rodzinne trzeba ujawnić. Elektorat ma prawo znać życie prywatne kandydata na polityka. A przede wszystkim polityk powinniśmy retrospektywnie ich oceniać, a nie progresywnie. Nie jest ważne, co oni będą wam obiecywać, bo wszystko wam obiecają. Zadajcie sobie jako elektorat jedno pytanie. Co ten kandydat na polityka, którego ewentualnie chcecie wybrać, co on w życiu samodzielnie sam osiągnął? Ale nie dlatego, że odziedziczył jakąś fortunę od ojca, tylko co on samodzielnie osiągnął własnymi rękami? Co on zbudował? Jakie ma sukcesy? No jeżeli nie może się niczym pochwalić, no to powinien po prostu na ten warzywniak pójść z powrotem, z którego wyszedł, a nie pchać się do parlamentu, nie pchać się do Sejmu. No i wtedy Tymochowicz by wprowadził nowy porządek. Oczywiście mówię to symbolicznie, alegorycznie,
parabolicznie, hiperbolicznie. Oczywiście Tymochowicz, ostatnia rzecz, o jakiej myśli, to jest zostanie politykiem, czy tym bardziej prezydentem. Dlaczego? Bo jeszcze nie zwariował. Dlaczego? Bo jeszcze jest normalny. Ale już. Jak kiedyś, Janku, jak kiedyś daje ci takie prawo, jeżeli zobaczysz, że Tymochowicz gdziekolwiek startuje w Polsce, czy w wyborach prezydenckich, masz prawo napisać, no niestety Tymochowiczowi odjebało, zwariował na stare lata. No, to będzie dowód. To będzie dowód na to, że stałem się absolutnie nienormalny. Bo i dla to jest też powód, dla którego żaden naukowiec, zobaczcie, żaden myśliciel, filozof, żaden człowiek sukcesu nie wejdzie do polityki. Owszem, było parę wyjątków w Polsce. Był Mikołaj Kozakiewicz, fantastyczny naukowiec, jeszcze w tym Sejmie kontraktowym, marszałek Sejmu, nawiasem mówiąc. Był Geremek oczywiście, był profesor Religa, ale to są jednostki. To są jednostki. Kto normalny, jaki normalny człowiek sukcesu, jaki normalny myślący człowiek wejdzie w bagno, w szambo politbiznesu? No, nie widzę takich, nie widzę takich chętnych. Ja wrócę z Bartkiem. Przepraszam, rozstarałem się troszkę. Nie, ja wrócę, Piotrze, do naszego core tematu, do Tak. alkoholizmu. 21 lat temu, prawie 22 lata temu, Donald Tusk udzielił wywiadu na temat, gdzie dostał wprost pytanie o to, czy groziło mu zostanie alkoholikiem, od Piotra Najsztuba dla, co bądź ciekawego, pisma politycznego o nazwie Viva. I on odpowiedział w ten sposób: dużo się tu pije. Była taka groźba. Tutaj na wiejskiej to jest problem bardzo wielu ludzi. Nasze życie przypomina trochę życie w akademiku, trochę na biwaku, trochę na nieustannej imprezie. Czyli właśnie tutaj zdradził taką rzecz. No i tutaj dalej. Tutaj była taka historia wymieniana, o której ja zresztą znałem młodych kolegów, którzy biegali tam jako dwudziestoparoletnie chłopaki, moi rówieśnicy, po wino. To był taki pokój sejmowy Mirosława Drzewieckiego, który był, no, ważną szefą w Platformie Obywatelskiej, też ministrem sportu. Nazywano to od nazwiska właściciela drewutnią, a także czarłudem, na wzór, drodzy Państwo, słynnego lasu z Robin Hooda. No i tam właśnie się odbywały te nasiaduwy. Pamiętamy z tego słynnego Sejmu takie imprezy, jak na przykład Romana Koseckiego, znanego piłkarza, wtedy bardziej jeszcze piłkarza, a nie polityka, który się dobijał do pokoju urodziwej, znanej ci skądinąd posłanki Sandry Lewandowskiej. Już wszyscy zapomnieli o niej, że istniała taka. Było trochę tego, no było sporo takich przypadków, no właśnie takich, znaczy takie najbardziej barwne to była właśnie wtedy, kiedy taka pijana Elżbieta Kruk postanowiła pogadać sobie z dziennikarzami, kiedy przekonywała ich, że coś tam umie. Aleksander Kwaśniewski też miał parę występów. Pamiętam, że w 2005 roku, po tym jak na łamach tygodnika Wprost opublikowałem jego zdjęcia z Markiem Dochnalem, o którego twierdził, że go nie zna, to dostał wtedy napadu szału, który uskuteczniał potem u Moniki Olejnik, no, w stanie takim dosyć mocnego wzburzenia, które moim zdaniem, uważnie obejrzenie nawet tego nagrania, powoduje nieodparte wrażenie, że jednak był już po środkach dopingujących. W Polsce przecież jest takim klasycznym przypadkiem, o którym my to mówiliśmy, no nie może o nim zabraknąć. Mamy człowieka, o którego uzależnieniu politycy mówią już z trybun sejmowych, bardzo niebezpiecznej chorobie dla szefa policji i bezpieki PiS, czyli chodzi o Mariusza Kamińskiego, kiedy jest to już tak zwana, to już nawet nie jest tajemnica Poliszynela, bo jest to po prostu informacja, która krąży wraz z opisami konkretnych incydentów za czasów obecnej władzy, za czasów, to nie jest problem były. Mamy tu po prostu jakieś gigantyczne problemy. Z jednej strony ja mówię to jako człowiek, który wiele razy był wykorzystywany jako konsultant do spraw wizerunków.
Ja niestety jestem autorem takiego powiedzenia, że nikt jeszcze w Polsce za alkoholizm i za skandale obyczajowe z kobietami w roli głównej pełnoletnimi nie miał problemów. No, Zgadzam generalnie to jest ta szerokość geograficzna, w której takie rzeczy nie szkodzą. To jest przykre akurat, że nie ma właśnie, nie ma pewnego regulatora, dlatego że na świecie istnieje, funkcjonują różne regulatory. Jednym z takich regulatorów jest presja opinii publicznej. U nas nigdy nie było, do dzisiaj nie ma presji opinii, żeby rozliczać na przykład posłów, no rozliczać nie tylko z tego, co oni robią, ale kim są. Rozliczać z choroby na przykład, bo nie zapominajmy też o jednym, szczególnie jeśli mówimy o alkoholizmie. No, drodzy Państwo, alkoholizm jest chorobą. To nie jest przypadłość, to nie jest zwyczaj. To jest zwyczaj, który się przekształca zawsze, prawie zawsze w chorobę. No, prawie zawsze oczywiście mówię w sferze polityków, bo ludzie dorośli no nieraz potrafią pić i nie być alkoholikami, więc to nie jest tak, że to uzależnia i też nie jest tak, że trzeba cholera 20 lat pić, żeby stać się alkoholikiem. No, Cytujesz to za nie. Jarosława Kaczyńskiego. Ale wiesz, skąd to się wzięło? To wyjaśnił Nie, nie bloger. Nie, to wyjaśnił bloger, że tuż przed tym był u niego Mariusz Kamiński jako szef służb. No i padło pytanie, no bo już Jarosław Kaczyński dostaje te pytania non-stop. Z problemem Mariusza Kamińskiego i jego uzależnienia od alkoholu był u niego na samym początku swojej kadencji Mateusz Morawiecki. Parę razy ten temat wracał. Na samym początku chciał jego odwołania, a potem przynajmniej apelował, żeby faceta wysłać na iluś miesięczny urlop zdrowotny. I o tym urlopie zdrowotnym to nawet inni politycy PiSu mówili, że chłop już tam nie wytrzymuje ciśnienia. No i właśnie pojawiło się u Jarka Kościelnego na Twitterze historyjka, że Mariusz Kamiński stanął przed obliczem prezesa i powiedział, że nadużywa alkoholu od 18 lat. I stąd się wzięły te 20 lat, od których się musi facet uzależnić. Czyli on ma jeszcze 2 lata na opamiętanie się. No, tak sobie to prezes poukładał. Tak ja to tak rozumiem, to zestawienie czasowe. No, nie. To świadczy o wybitnym geniuszu pana prezesa. Natomiast no, jeśli byśmy jakby mówili dalej na temat samego zjawiska, to zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to jest pewien wytrych bezpieczeństwa, bo alkohol pełni funkcję kompensującą. Jeżeli prawdą jest, że większość ludzi to śmierdzące tchórze są po prostu, o czym mogłem się sam przekonać, ile spośród tysięcy moich przyjaciół miało odwagę wstawić się za mną, no to z tych tysięcy przyjaciół 19 miało odwagę za mną się wstawić. Pozostali po prostu się bali, o czym do dzisiaj nie informują. Więc alkohol dodaje odwagi, szczególnie w relacjach damsko-męskich. Ale ja byłem traktowany przez wielu posłów, nie tylko kandydatów na posłów, ale potem posłów, trochę jak terapeuta, trochę występowałem w roli terapeutycznej. I nie wiem, czy wiesz, Janku, oni mi się zwierzali, a nie będę może używać nazwisk, ale niektórzy, to się powtarzało, niektórzy się zwierzali, że alkohol jest wygodnym wytłumaczeniem, bo ja jak pierdolną jakąś bzdurę, która wynika z ich po prostu umysłu, zawsze mogą wtedy się wytłumaczyć, no przepraszam cię, powiedziałem głupstwo, byłem pijany. Nie tylko, bywa fantastycznym usprawiedliwieniem impotencji, które jest bardzo wstydliwym tematem wśród posłów, bo jest dużym problemem, bo nie tylko większość to alkoholicy, ale to są permanentni impotenci też, którzy mają nadzieję, że impotencja wzrośnie po tym, jak trafią do Sejmu, a ani cholery nie wzrasta. Więc co trzeba robić? Trzeba pić alkohol, bo alkohol też jest fantastycznym wytłumaczeniem różnych przypadłości fizjologicznych często. Także jest wygodnym czymś i jeszcze to nie jest krytykowane przez opinię publiczną. Wszyscy wykazują fantastyczną tolerancję. Dlatego no, zobaczmy, jak długo trwało w Polsce wyplenienie jakby
Znaczy, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jazdę samochodem. Przecież ile 10 lat lekceważono ten problem. A pijany był, to nie wiedział, co robi. Ludzie z pobłażaniem na to spoglądali. Zobaczmy, ile było kampanii antyalkoholowych. To nic nie dawało. Przed każdymi świętami tyle samo pijanych było zatrzymywanych, co zawsze. Także to jest to pewna przypadłość, z którą trudno wyplenić, ale to dlatego, że na przykład nie uczy się Polaków od szkoły podstawowej, jak budować relacje, no, pozytywne, normalne, ludzkie relacje z innymi ludźmi. No i efekt jest taki, że alkohol bywa takim przypieczętowaniem relacji. No to dowód, czy się zaprzyjaźniliśmy, to co, napijemy się razem. To napijemy się razem, to jest taka pieczątka. Pieczątka, która pieczętuje przyjaźń, która może ją stygmatyzować w jakiś sposób. No i to jest żałosne, tak? To jest żałosne, że tam, gdzie nie ma edukacji, pojawia się alkohol. I no i tak jest po prostu, tak jest i to jeszcze długo, długo nie będziemy w stanie tego zmienić. Myślę sobie jeszcze, że elektorat w pewnym sensie też jest bezradny. Dlatego, że no, jakby skąd brać tych niealkoholików, rozsądnych polityków? No nie bardzo jest skąd ich brać. Nie bardzo jest widoczne jakiekolwiek źródło. To trzeba by w ogóle cały system zmienić. Na przykład trzeba by wprowadzić taką zasadę, że trzeba $1 milion na przykład zainwestować samemu, jeżeli ktoś chce być politykiem, żeby wreszcie kandydaci na polityków nie traktowali polityki jako okazji do wzbogacenia się, a tak właśnie jest. To jest okazja, żeby się nachapać, żeby jak nachapać się jak najwięcej. To tylko o tym myślą ci posłowie, o niczym innym nie myślą. Tak, no, I tylko na tym dodajmy, że to polega. że nie chodzi o nachapanie się na pensji poselskiej, która i tak już Tak, jest bardzo dokładnie, dokładnie. wysoka, szczególnie po podwyżkach. Przypomnijmy, Tak. że w 2016 roku, tam 17, 16, 17 Jarosław Kaczyński przeforsował obniżkę uposażeń poselskich jako karę za zajmowanie się premiami, które sobie wypłaciła Beata Szydło i swoim ministrom. Horrendalnymi premiami. Po tam prawie tam po ponad 70 tysięcy, jakoś tam średnio sobie to szło za pracę, jak ona twierdziła, że im się te pensje należały, no to Jarosław wszystkim poobcinał. Potem jak w tej kadencji zaczął być problem, że te pieniądze były małe, no to wprowadził podwyżkę o ponad 40% po to, żeby ludzie zaczęli drżeć o trochę o te pensje. No one szczególnie teraz są ważne przy okazji tego, że jest kryzys, że ci ludzie, którzy zarabiają tyle pieniędzy w Sejmie, oprócz tego mają tam jeszcze, to jest ważne, Nie, prawie. ale to trzeba zrozumieć, bo ludzie nie rozumieją mechanizmu. Ale tam jest To jest 17, to jest teraz 17,5 tysiąca pensji, tak, jeżeli nie ma żadnej właśnie. komisji, plus 17,5 tysiąca na biuro poselskie, które on tak naprawdę decyduje, kto tam dostaje tą pracę. To się to. Czyli tak naprawdę zgarniają 34 tysiące. Tak, to czy mniej więcej, plus oczywiście wpływy w spółkach Skarbu Państwa, stanowiska, które są załatwiane, pensje, które są wypłacane. No, skąd się wzięło to, ta prostytucja dziennikarzy? Ona się wzięła stąd, że PiS po prostu płaci horrendalne pieniądze ludziom. Ja wiem, jak to wygląda, ten zawód, wykonuję go od ćwierć wieku. Prawda jest taka, że dziś w mediach są mniejsze pieniądze niż były ćwierć wieku temu. Pod koniec lat 90. w mediach w Polsce były gigantyczne pieniądze. I te pieniądze potem zaczęły iść do internetu. Potem jeszcze ten internet bardzo długo raczkował, spadały sprzedaże. Natomiast w pewnym momencie to wygląda dziś tak, że w jednym z maili Dworczyka, czyli tych maili szefa kancelarii, byłego szefa kancelarii Mateusza Morawieckiego, pojawia się sformułowanie: utrzymujemy tam puls biznesu, utrzymujemy Dziennik Gazetę Prawną, jakieś takie w miarę niezależne redakcje. Oni sami mają świadomość, że ich kasa, którą oni gdzieś tam wrzucają do redakcji, to jest być albo nie być. To w tytule, dlaczego redakcje się korumpują.
Ale pokażmy jeszcze kulisy, dlaczego też tak się dzieje. To jest syndrom Zakopanego, może mniej, bardziej Krynicy Morskiej. No kto normalny pojedzie zimą do Krynicy, odpoczywać do Krynicy Morskiej? No trzeba być, nie wiem, trzeba być nawiedzonym albo trzeba być w gronie tych morsów, żeby pojechać do. To jest para osób kraju. Natomiast co muszą zrobić właściciele pensjonatów, hoteli, właściciele stoisk z zabawkami, z pomponami, ze wszystkim, no latem, przez 2 raptem miesiące, może z kawałkiem, 2,5. Proszę Państwa, oni przez te 2,5 miesiąca muszą zarobić na cały rok. To nie jest tak, że oni co miesiąc mają tyle samo. Nie, te 2,5 miesiąca się pracuje na to, żeby mieć pieniądze na cały rok. Bo żyjemy w tak fatalnym położeniu geograficznym, no, że tylko te 2,5 miesiąca daje nam chleb na cały rok. I coś bardzo podobnego występuje u polityków. Oni zazwyczaj zakładają syndrom Krynicy Morskiej. No, tylko to nie są 2,5 miesiąca, tylko to są 4 lata. Oni zakładają, że będą tymi posłami przez 4 lata. I oni teraz, tak jak w Krynicy Morskiej ci handlowcy muszą zbierać na cały rok, kochani posłowie czy biznesowe stwory muszą uzbierać na całe życie w ciągu tych 4 lat. 4 lata, zapewnić sobie dostatnie życie do końca życia, ustawić rodzinę, ustawić swoje liczne potomstwo, pociotki, no całą rodzinę, żeby nie mieli pretensje. No naprawdę, to jest to czas stanąć na głowie, żeby 4 lata, no całe szczęście, jak będzie 8 lat. No to super, to jest chwila oddechu przez jakiś moment. Ale to panuje wśród posłów. Ja teraz ustawię na całe życie nie tylko siebie, ale swoich najbliższych. Ja ustawię swoją rodzinę. Czy pojawia się tak zwany rasizm rodzinny? Jak nie należysz do mojej rodziny, to won. Ja teraz ustawiam przez 4 lata swoją. No spójrzmy na Czarneckiego, jak ustawił syna. Spójrzmy na Czarneckiego, jak zgarniał pieniądze na paliwo, chociaż nawet prawa jazdy nie ma i samochód nie istniał, na który zbierał. No, i nie został rozliczony za to. Nie. Przecież każdy taki przypadek powinien się skończyć kompromitacją. Każdy taki poseł powinien trafić na bruk, powinien być podeptany przez elektorat, opluty, wystawiony na rynku, żeby ludzie mieli cel, gdzie pluć po prostu. No nie, nic takich rzeczy się w Polsce niestety nie dzieje, jakby nigdy nic. No, i to jest przerażające oczywiście, to jest przerażające i pewnie długo się nie zmieni. Pewnie tak już będzie no, przez kolejne kadencje. Natomiast jeszcze jest pytanie, okej, no to co zrobić, żeby to zmienić? Co zrobić, żeby przerwać ten ciąg? A właśnie, bo mówiliśmy, No, zanim przejdziemy do to tego, jest błędne. ja jeszcze ci zwrócę Tak. uwagę, no tutaj znowu Andrzej Duda, no tutaj trzymał fason, natomiast no trudno było nie zwrócić uwagi na to, że jednak jego wygląd i sposób zachowania się w czasie kampanii wyborczej 2020 roku, jednak wygląd, bo to są takie standardowe zachowania, które są, nawet jak człowiek się kontroluje, no krótko mówiąc, jest tak zwana opuchlizna alkoholowa, są pewne takie syndromy, które, jeżeli widujesz, to oczywiście czasami mogą być mylące, można to się pomylić. Natomiast ja widziałem na przykład, inaczej Andrzej Duda funkcjonuje teraz, inaczej funkcjonował w 2020 roku, gdzie ewidentnie, w mojej ocenie, nie wytrzymywał ciśnienia i faktu tego, że te sondaże pokazywały, że może przegrać wybory. I tam Znaczy, parokrotnie no, on się. ale to chcesz przez to powiedzieć, że Andrzej Duda lepiej wygląda teraz, tak? Że się lepiej Znaczy, ja prezentuje. raczej Znaczy, nie on by widziałem, się dobrze prezentował. Nie, żeby to. ale nie, bo tutaj trzeba oddać sprawiedliwość panu prezydentowi, może nie wszystkich Polaków, ale panu prezydentowi. Rzeczywiście, garnitury ma dosyć eleganckie, monochromatyczne, ostatnio bardzo eleganckie, buty ma wyczyszczone, nie myli butów ze sobą, tak jak naczelnik, nie są oblepione błotem. To trzeba oddać jakby cześć prezydentowi. Tylko jeden jeszcze szczegół, jeden fragment, o który nikt nie zadbał.
Bo do tego garnituru porządnego, monochromatycznego, ta debilna buzia nie pasuje. Gdyby kaptur jeszcze mu założyć na łeb po prostu, żeby nie było widać tych min instagramowych, tego wygłupiania się mimicznego, gdyby mu po prostu kaptur na głowę założyć i taką maseczkę, zdjęcie przykleić, żeby wiadomo było, kto jest kto, no to by załatwiło sprawę. To wtedy byśmy mieli naprawdę elegancki pana prezydenta. Natomiast z tą facjatą, która wyraża no, po prostu te tragiczne stany debilizmu, no jest trudno się oswoić. Trudno je oswoić. Także no, to nie się zastanawiałem na tym, bo w przypadku Andrzeja Lepera to było proste. To było proste pytanie. Wiadomo było, że będą hejterzy atakować, że będzie prosty dylemat. Albo Burak, albo Mulat. No to ja na którymś tam zebraniu, bo Andrzej Leper ma naczynka krwionośne skóry, miał bardzo blisko powierzchni skóry. Jak się denerwował, no to od razu robił się czerwony strasznie. No to ja się zapytałem na spotkaniu partyjnym wszystkich tam ważnych z samoobrony, kochani, to co wolicie, żeby na waszego szefa mówili Burak czy Mulat? Ja uważam, że Mulat jest taki bardziej prospołeczny, no, lepiej brzmi, no, umówmy się, że lepiej brzmi. Natomiast prezydentowi nawet operacja plastyczna nie pomoże. Natomiast słuchajcie, no jest doba awatarów teraz. Teraz wchodzi do kin taki drugi odcinek, awatar. Naprawdę nie stanowi to wielkiego problemu, żeby na łeb prezydenta nałożyć facjatę awataru po prostu. Niech będzie ta sama facjata, ale żeby, kurwa, żeby trochę mądrzej wyglądał po prostu. Chociaż odrobinę, Ale wiesz, chociaż o ale te 10. to jest, a tam był słynny wiersz śpiewany przez Młynarskiego, ile książek znasz, to wychodzi ci na twarz. Ja myślę, że tutaj jest ten problem. To znaczy, to jest Jarosław Kaczyński, który uchodził za inteligenta i literata, to w najlepszych latach czytał dwie, trzy książki na miesiąc. I to wystarczało do tego, żeby być tytanem intelektu wśród polskich polityków. To jest strasznie przykre. Ja tych panów znam, z wieloma rozmawiałem i ten brak, nawet już nie powiem, że to, że oni nie odczuwają potrzeby po prostu czytania dla siebie jest po prostu straszne. To jest to I tak. jeszcze myślę, że nie wszyscy obywatele chyba, ja sobie czasem myślę, czują głębię tej patologii. Jeśli pozwolisz, Janku, to teraz mi przyszło coś do głowy, żeby lepiej pokazać, bo ludzie lubią, wiesz, wizualizację. Póki nie zrobisz im wizualizacji, to właśnie to nie wiadomo, o co chodzi. Ktoś mógłby powiedzieć, a przypierdalają się. Redaktor Piński z pseudoredaktorem Tymowowiczem przypierdalają się. Tam alkoholizm, co to jest? Tu nie chodzi o alkoholizm. Tu chodzi o to wszystko, z czego ten alkoholizm wynika. Nieumiejętność budowania relacji. Skrajna nieodpowiedzialność ludzi, którzy zostają posłami. To jest to, co dorośli ludzie skrajnie nieodpowiedzialni i składamy losy państwa w skrajnie nieodpowiedzialne ręce. To jest naprawdę tragedia. Natomiast chciałbym zwizualizować to, co zapowiadałem. Tutaj, gdzie jestem, słuchajcie, są salony masażu, ale żeby była jasność, naprawdę masażu, tak? Znaczy, ja naliczyłem, bo po niektórych masażach wychodziłem połamany, nie mogłem się przez tydzień ruszyć, a po niektórych mi było przyjemnie. Może nie będę tego precyzować, bo to nie jest ten program, który mógłbym to precyzować, ale chciałem powiedzieć, że jest 155 różnych rodzajów masaży, dotyczących różnych sposobów masowania. Niekiedy się chodzi stopami, ubija się, ugniata się po prostu tułów, kamieniami się wali delikwenta, rózgą, są różne, ale wśród tych salonów masaży jest taki jeden rodzaj saloników, nazywa się salonik czyli masaż masochistyczny. I one są najdroższe. I tam musisz zapłacić no naprawdę duże kwoty, jakieś $500, $600, po to, żeby cię przywiązali. Nie byłem, ale znam z opowieści, tak żeby była jasność. Znam z opowieści, bo bardzo mnie to ciekawiło, dlaczego tam takie ceny są i o co chodzi z tym masochizmem. Tam się delikwenta przywiązuje do słupa i nie jakimiś tam liśćmi,
łagodnymi palmy, czy tam. Nie, tam po prostu są rzetelne rózgi i krew musi się lać po prostu strumieniem. Tam się po prostu masakruje na własne życzenie, masakruje klientów i oni za to jeszcze płacą $600, za to, żeby być zmasakrowanym, i oni po prostu ekstazę seksualną odczuwają. To się stało z naszym krajem w tej chwili, dokładnie to. Dlatego, że o co chodzi? No, my płacimy za nasze pieniądze. My wypracowujemy pieniądze, na przykład jako przedsiębiorcy, ale nie tylko, również jako pracownicy. I my utrzymujemy bandę nierobów, nie tylko nierobów, ale bandę, która nas masakruje, która nam wpierdala jeszcze regularnie. Czyli my sami za to płacimy, żeby politycy budowali państwo potwór dla nas. My sami płacimy masochistycznie, sadomasochistycznie, no wy płacicie w Polsce, za to, żeby was po prostu jeszcze, no, żeby was dołowali maksymalnie, jak się da, żeby was karali za wszystko. Urzędy skarbowe, policjanci, politycy, nowe ustawy jakieś karne. Wy za to płacicie, wy im płacicie. Tymczasem oni się zachowują jak książęta królewscy, którzy rzekomo swoje pieniądze tutaj szastają swoimi pieniędzmi, się to należy wszystko. No nie, to wy ich utrzymujecie. To oni powinni być waszymi pracownikami. Poseł, jak na wasze życzenie, jak wykonacie telefon, powinien przyjechać do was tramwajem i być waszym kierowcą. Jeżeli macie na przykład problem z dowiezieniem żony do lekarza, to poseł, którego wybraliście, powinien zapierdalać w roli kierowcy i powinien zawieźć waszą żonę posłusznie do szpitala. To, że wam się wydaje dziwne, co ja teraz mówię, to jest dowód na to, że żyjecie w wielkim sadomasochistycznym salonu masaży, gdzie płacicie ogromne pieniądze za to, żeby być upierdolonym przez tych, których wybieracie. Płacicie urzędnikom urzędów skarbowych, żeby was upierdolili, żeby na was się znęcali, żeby biczowali was po prostu. Płacicie policji za to, żeby być pałowani. Znaczy, to jest absolutny odlot, słuchajcie. To Orwell by coś takiego nie wymyślił. Orwell razem z Dumas, razem z Dostojewskim, razem no, kimkolwiek. No, to jest powieść nad powieściami po prostu. Sytuacja w Polsce to jest absolutna powieść nad powieściami. A jeszcze nad tym górują książęta, zwane księżami, i nad tym wszystkim jeszcze funkcjonuje jakiś sos, którym się to wszystko podlewa, a nazywa się sosem patriotycznym. No, obłęd totalny. Ja myślę, że kiedyś dawno później będą się ludzie psychiatrii uczyć na bazie historii Polski. To nie będzie historia Polski. To będzie element, ważny element edukacji w psychiatrii dla studentów wielu lat w przyszłości. No, słuchaj, no pytanie jest dla mnie takie prowokacyjnie trochę zadałem, bo w zasadzie co ekipa, to są jednak te problemy, to są te problemy, które wydają się być chyba charakterystyczne, z różnym natężeniem. Można powiedzieć, że za Aleksandra Kwaśniewskiego były bardziej widoczne niż za innych, aczkolwiek biorąc pod uwagę, w jaki sposób funkcjonował, to raczej nie wpływało to na jego funkcjonowanie, wpływało to raczej na jego postrzeganie. Pytanie, czy trochę te wpadki Kwaśniewskiego nie przysparzały mu popularności, bo jednak elektorat traktował go bardziej swojsko. No jednak to jest, tak jak ja mówię, no, alkohol w Polsce podejrzliwie są traktowani abstynenci. To znaczy ludzie, którzy nie piją Mi alkoholu. się, wiesz, Janku, mi się marzy te teraz tak schodząc na ziemię i przechodząc do tak zwanego bardziej normalnego języka, chciałbym powiedzieć, że marzy mi się taka Polska, w której polityk mógłby ustanawiać pewne wzorce. Mógłby ustanawiać pewne wzorce dla wyborców, dla tych, którzy go wybrali. Marzy mi się taki stan, gdzie właśnie przypadłości narodowe, nawet różne, które należy piętnować, najpierw zaczniemy od piętnowania w świecie polityków i będą wy, no, i poradzimy sobie z nimi najpierw w gronie polityków. To oni powinni najpierw uporać się z tymi problemami i pokazać, że można
uprawiać politykę nie będąc alkoholikiem. To oni powinni pokazać, że są wierni zasadom, które malowniczo głoszą, a z którymi często ich życie własne nie ma nic wspólnego. To jest zresztą, nawiasem mówiąc, fascynujące i to też zobaczcie, że to nie ma odbicia w rzeczywistości, bo to powinno razić. Jeżeli ktoś na przykład w biznesie, ktoś reklamuje Toyotę i prezes mówi, że nie wyobraża sobie życia bez Toyoty i każdy dzień rozpoczyna chwała Toyocie i żegna się z pracownikami mówiąc chwała Toyocie. Po czym wychodzi z Toyoty i wsiada do Skody i odjeżdża Skodą albo Jaguarem. No to nie jest w porządku. W Polsce mam wrażenie, ludzie w ogóle tego nie widzą, że ksiądz coś zgłosi z ambony, po czym idzie na kopulację do plebanii i nikogo to nie wzrusza, że ksiądz kopuluje, nie mając związku. Drogowskaz nie musi chodzić drogą, którą wskazuje. To już... No właśnie. To jest normalne, to wiesz, to nikogo to nie szokuje. Mnie bardziej interesuje jako obywatela, bo ja się nie czuję bezpiecznie w kraju, o którym wiemy, że szef policji i szef bezpieki PiSu ma po prostu gigantyczny problem, że premier się skarży, że nie może się do niego dodzwonić, że są momenty, w których facet jest wyłączony, a oni prowadzą taką politykę, że skoncentrowali w swoich rękach bardzo dużą władzę. To znaczy zrobili coś no, ale wiesz, takiego. To są efekty, znaczy słusznie się tego obawiasz, bo efektem tego jest to, że granatnik pierdolnie nieraz w ścianę na przykład. No To właśnie, drodzy efektem. Państwo, jak jesteśmy przy problemie alkoholowym, tam się pojawiła w poście pana senatora Krzysztofa Brejzy, człowieka doskonale poinformowanego, pytanie, opowieść o tym, że w miejscu zdarzenia, gdzie ten granatnik pieprznął, było bardzo dużo pustych butelek, opakowań po alkoholu. No, Komenda Główna Policji zaiste nie powinna być takim miejscem. Ja kiedyś tutaj opowiedziałem historię z 2004 roku, z takiego spędu w Warszawie, gdzie zawitałem przypadkiem na komisariat Dworzec Centralny i miałem dylemat, czy nie nasłać tam po prostu dziennikarzy, ale doszedłem do wniosku, że się po prostu, ponieważ będzie łatwo stwierdzić, kto ich nasłał, bo kto był dziennikarzem na komisariacie, więc stwierdziłem, że się ich nie opędzę i będą się mścili na mnie. Natomiast no po prostu to był numer taki, że ważna impreza w Warszawie, a po prostu cały najważniejszy komisariat wtedy, 2004 rok, Warszawa Centralna, a tam po prostu puste butelki po alkoholu, puste butelki po piwie, takie baryłki w tym i uwaga, no chwiejący się ludzie po prostu w mundurach na posterunku. Więc to jest problem nie tylko polityczny, ta historia bynajmniej się nie zmieniła i mam wrażenie, nie wiem, bo ty tego już nie obserwujesz z daleka, ale ja mam wrażenie, że po pandemii to ten problem się bo ludzie zaczęli pracować w domu, no, czyli ta już, nazwijmy to, naturalna kontrola antydopingowa, że nie mogę się nawalić, bo muszę rano wstać i być taki, żeby mnie nie kontrola antydopingowa nie zgarnęła, żeby nie czuć było ode mnie alkoholu, ona zniknęła, no. Więc ludzie... Janku, jest jedna ciekawa rzecz. Żyję w kraju, w którym możesz dowolny alkohol kupić. Są alkohole z całego świata. Tak jak i nie ma podziału na narkotyki miękkie i twarde. Każdy narkotyk to możesz kupić, możesz produkować i możesz Alkohol jest sprzedawać. narkotykiem. Tylko tak. No tak, dokładnie. Dokładnie. No, tylko jest jedno zastrzeżenie, że nie wolno wwozić ani wywozić narkotyków, za to jest kara śmierci, ale na miejscu można korzystać. No i zadziwiające jest to, ja tu już jestem, siódmy rok żyję, zadziwiające jest to, że nie zdarzyło mi się widzieć pijanych obywateli Kambodży, znaczy pijanych Khmerów, czy naćpanych Khmerów. No nie, zazwyczaj jak się widzi pijanego, to albo to jest Niemiec, albo Amerykanin, albo Polak ostatnio. To się zdarza. Czyli to znaczy i problemem jest to, że znaczy alkoholizm jest pewnym już
poza tymi jednostkowymi przypadłościami, o których mówiliśmy, jest w dalszym ciągu, i to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ta kwestia, ten problem nie został rozwiązany w Polsce. To jest cały czas pewien problem społeczny. Ja myślę, że on wynika z takiego, a nie innego trybu życia, ale też i z tego, że my się nie uczymy. Nikt nas nie uczy w Polsce, jak się rozluźnić, jak się relaksować na przykład, inaczej niż za pomocą alkoholu. I te wzorce zostają utrwalone. No, przeciętny Polak, gdybym chciał dosadnie powiedzieć, oczywiście nie chcę tego mówić dosadnie, ale gdybym chciał powiedzieć dosadnie, to bym powiedział, że każdy Polak obserwuje, że ma niewiarygodny ścisk dupy, ścisk pośladków, wszystkiego się boi, wszystkiego się obawia, wszystko jest takie seriozne, że można umrzeć po prostu, wszystko jest takie na poważnie, nie ma poczucia humoru często. Nas nikt nie nauczył życia na luzie, tak jak się uczy Amerykanów. Wtedy ten alkohol być może, kiedy nie byłoby tego ścisku dupy, może nie byłby tak bardzo potrzebny ludziom na co dzień. Natomiast ludzie sobie wyrabiają taki nawyk mentalny, który staje się przypadłością rozluźniania się przy alkoholu, co zresztą jest fatalne, dlatego że chciałbym nadmienić, że nieodwracalnie mordujemy komórki nerwowe, neurony, które po prostu niszczymy wtedy. Więc jeżeli jest szansa, żeby się zmienić, to po okresie, w którym zostaniemy alkoholikami, po pierwsze, będziemy alkoholikami już do końca życia, no a po drugie, niszczymy najważniejszy organ, który posiadamy. No, niszczymy bezpowrotnie. Chociaż ja mam czasem wrażenie, że ten najważniejszy i najpiękniejszy organ odpowiedzialny za myślenie dla wielu osób jest zbędnym całkowicie organem. Właściwie tak jak ślepa kiszka w zasadzie do wycięcia, bo pożytku z tego żadnego nie ma. No może tak w niektórych przypadkach też jest. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Piotr Tymochowicz, człowiek, który dzieli się swoją wiedzą nie tylko tutaj na tym kanale, ale również na swojej grupie, na której, drodzy Państwo, można tutaj pod materiałem są linki do strony Piotra, gdzie można nabyć jego książki, a także do konta na Facebooku i też gdzie można zapisać się do grupy Piotra Tymochowicza, gdzie za około 10 dolarów, tak, za 10 dolarów można przez miesiąc słuchać. Jeśli pozwolisz, Mianku, tylko jedno hasło podam: Q logos, czyli literka Q i logos. To jest kropka i o. To jest to miejsce, którym ostatnio bardzo się udzielam, edukuję ludzi, no, udostępniam to wszystko, tak powiem bardziej poetycko. Udostępniam to wszystko, co do tej pory było wiedzą zastrzeżoną tylko dla tych, których było stać na to. A teraz sobie tak trochę misyjnie pomyślałem, że udostępnię to po prostu wszystkim, którzy zapłacą abonament, czyli te 10 dolarów. Tak to wygląda. Więc, szanowni Państwo, polecamy. Ja polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem autorem i wydawcą. Tutaj jest dużo ciekawych materiałów, między innymi Wilkołaki Hitlera o partyzantce niemieckiej, która powstała na wzór Armii Krajowej i miała obronić niemieckość terenów, w których spodziewali się Niemcy odłączenia od Rzeszy do Polski. No, ten werwusz sobie parę lat tam działał w zachodniej Polsce, ale został dość skutecznie spacyfikowany. Atomowy Putin, oczywiście, to jest kolejny mój materiał. Historia bez cenzury, drodzy Państwo. Tu jeszcze z takich ciekawych materiałów, które warto przeczytać, jest o brytyjskiej rasie panów, która to rasa, jako pierwsza, Anglicy jako pierwsi wpadli na pomysł, że są rasą panów. Uwaga, o ile Niemcy uważali, że dzielą ten zaszczytny tytuł właśnie z Anglosasami, no to Anglicy uważali również Niemców za jakąś rasę pośrednią. Historia bez cenzury. Redaktorem naczelnym Historii bez cenzury jest mój brat Aleksander Piński, na którego kanał zapraszam. To kanał niepolityczny, ekonomiczny, społeczny. A Piotrze, o kim zrobimy po tej przerwie? Mam pewien pomysł. Nie wiem, czy ci się spodoba, Janku, bo nie mieliśmy okazji przedyskutować tego No właśnie.
Kanałem, ale jeśli chciałem zaproponować, bo bardzo urzekł mnie, wiesz, i to był taki przerywnik pozytywny. Bardzo mnie urzekł program, który zrobiłeś z takim fajnym dosyć dziennikarzem a propos Islandii, bo dowiedziałem się bardzo wielu cennych rzeczy, o których w ogóle nie miałem pojęcia, że nie wiedziałem o tym, że wojska nie ma w Islandii, że nie ma McDonald's. No wiesz, to dużo fajnych takich ciekawostek, a przede wszystkim zaskoczeniem było to, ilu Polaków tam trafia na tą samotną północną wyspę. Wydawałoby się niezamieszkałą. Także to było arcyciekawe dla mnie. Co byś powiedział na to, żebyśmy opowiedzieli o innej wyspie, bardzo mało znanej, co prawda nie na oceanie, ale na wyspie, którą notorycznie wielu Polaków myli z Kalkutą. A Kambodża nie jest Kalkutą, jest bardzo nowoczesnym państwem, które charakteryzuje się głównie jednym, że to jest państwo ludzi wolnych, w którym nie ma ani Dobrze, jednego ale uchodźcy na to głowę. zrobimy materiał o Kambodży, ale też zapowiedzmy jakiegoś polityka. To może skoro, słuchaj, nie robiliśmy jeszcze wiwisekcji największego kłamcy w polskiej polityce, czyli Mateusza Morawieckiego. Nie zastanawialiśmy się w sumie, bo niejaki, niejaki, no bardzo jaki, przepraszam za określenie, pan były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, lekarz, no tak niedwuznacznie powiedział, że no, sposób i częstotliwość mijania się z prawdą Mateusza Morawieckiego wskazuje na to, że mamy do Znaczy, czynienia. trochę mówiliśmy o nim przy okazji, zdaje się, Marcinkiewicza, tak? Ale Marcinkiewicza, a czy możemy, czy słuchaj, możemy, ale okej. myślałem, że zasługuje na osobny Tak, materiał, ale to prawda, ale zgadzam się z tobą, zasługuje, dlatego że zasługuje. to gdybyśmy się tylko na panu Mateuszu skupili, to jest arcyciekawa Chyba postać. że, słuchaj, chyba że weźmiemy twórcę nieszczęść Polaków na rzut, czyli pana profesora Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego. Ja myślę, że on jest trochę w ukryciu. Ja myślę, że Glapiński, oprócz tego, że zakodował się wielu Polakom jako molestant wielu sekretarek pięknych kobiet, to które w domyśle, oczywiście nie mam dowodów na to, w domyśle molestuje, to obawiam się, że nikt o nim niespecjalnie chciałby słyszeć. Tym bardziej, że fizjonomię ma podobną do reszty potworniaków. Natomiast pan premier trochę się różni. Trochę się różni zarówno fizjonomią, jak i stanem umysłu. I rzeczywiście warto, masz absolutnie rację, że Tylko na nim, warto mu tylko o nim, żeby tylko się odrębne zastanowić się o opinie. fenomenie faceta, który będąc dyletantem zdobył naprawdę pokaźny wpływ. No i pytanie jest takie, czy on, to też na które spróbujemy odpowiedzieć, czy to już jest koniec jego kariery, czy on jeszcze jakoś odżyje? Nie, nie, No to nie to na tym odpowiadaj nie teraz, nie odpowiadaj teraz, zróbmy tą pauzę, cliffhanger. zależy. Jasne, Szanowni Państwo, oczywiście, Piotr jasne. Tymochowicz, do zobaczenia.